Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo Wnioskodawcy, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, każdy z nas ma wolną wolę i sumienie. Nie mogę zrozumieć, dlaczego my, jako parlamentarzyści, nie mogę zrozumieć, dlaczego Państwo Wnioskodawcy chcecie narzucać tok rozumowania innym obywatelom, kobietom, które mają prawo do decydowania o swoim losie. To te kobiety, które będą chciały przeprowadzić aborcję na swoim ciele, będą nosić to brzemię przez całe życie, do końca swojego życia. Mam pytanie do Państwa wnioskodawców. Dlaczego chcecie Państwo narzucać swoją wolę i swój tok rozumowania obywatelom Rzeczypospolitej? Dziękuję.